Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić pyszne, bardzo chrupiące gofry, a ich przygotowanie jest naprawdę proste i zajmuje mniej niż 10 minut. Do 500 ml mleka dodajemy 60 g oleju, jedno jajko, 3 łyżeczki proszku do pieczenia i łyżeczkę soli, 120 g cukru, 250 g mąki i wszystkie składniki dokładnie łączymy, aż powstanie jednolita masa. Nie robimy tego zbyt długo, tylko aż wszystko się połączy. Następnie wykładamy ciasto na rozgrzaną gofrownicę do około 180-200 stopni. Powinna być posmarowana wcześniej olejem. Jak widzicie, na dwa gofry ja wlewam tak 2,5 chochli. Gofry smażymy przez 4-5 minut, w zależności od Waszej gofrownicy, musicie wyczuć. Od razu po wlaniu ciasta przekręcamy gofrownicę, potem powoli ją otwieramy i wyjmujemy nasze gofry. Następnie stawiamy je na kratkę, tak aby mogły wystygnąć. Jeżeli byśmy je położyli na zwykłym talerzu, mogłyby nie odparować i wtedy byłyby takie miękkie, a nie chrupiące. Moim zdaniem są pyszne i chrupiące i wystarczy je posypać zaledwie cukrem pudrem, a będą niesamowite. Oczywiście jak chcecie, możecie dodać do nich śmietankę, owoce czy posmarować nutellą lub pasą orzechowym. Smacznego!